Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Bohaterem dzisiejszej recenzji będą te oto słuchawki Sennheiser HD201. Model znany, model bardzo popularny. Sami prosiliście mnie o przetestowanie tego właśnie modelu i wystawienie swojej opinii. Tak więc przypomnę Wam podstawowe cechy. Są to słuchawki do użytku ogólnego. Spokojnie po testach mogę je nazwać słuchawkami uniwersalnymi, ponieważ zastosować je możemy naprawdę do wszystkiego. Do oglądania telewizora, do słuchania muzyki ze smartfona, do słuchania muzyki z komputera oraz nawet nadadzą się do grania w gry komputerowe. Oczywiście nie są to słuchawki dla graczy, dlatego nie spodziewajmy się takich efektów i pozycjonowania jak w tych wyżej wymienionych, natomiast da się jak najbardziej w nich pograć. Podstawowe cechy, informacje. Słuchawki są bardzo niedrogie, ponieważ możemy je kupić za 60 parę, 70 parę złotych, więc cena bardzo niewielka, bardzo przystępna. Jest to Sennheiser, więc firma bardzo znana, ceniona na rynku, popularna, robiąca naprawdę dobre słuchawki stereo. Ten akurat model jest naprawdę fajny, ponieważ słuchaweczki są lekkie, ich waga to jedynie 165 gram, tak więc no, takie jak lubię. Jeśli chodzi o jakość wykonania, jak za tą cenę, to myślę, że też jest bardzo dobrze, ponieważ zobaczcie, sam pałąk górny jest dość szeroki, jest całkiem elastyczny, można go sobie wyginać, nic się z nim nie dzieje. Mamy też duże logo Sennheisera, ten pałąk jest tak fajnie pościnany, co nadaje mu fajnego wyglądu. Zastosowano tutaj ekoskórę, czyli tą poduchę i te tutaj na uszniki mamy z ekoskóry, jeśli chodzi o obicie. Natomiast wypełnienie, powiem Wam tak, tutaj jest bardzo miękka gąbka, fajna. Tutaj też jest mięciutka gąbeczka, co prawda nie ma jej za dużo. Jak widzicie, po kilkunastu tygodniach użytkowania część górna troszeczkę się uleżała, ubiła. Natomiast nie można powiedzieć, że jest zbita do zera, więc nie jest też tak źle. Jest to oczywiście żaden memory foam, czyli pianka, która zawsze wraca do swojej objętości, ponieważ taką piankę stosuje się w słuchawkach za 300, 400 i więcej złotych. To jest już prawdziwy luksus. Natomiast tu mamy jakieś zwykłe wypełnienie. Mimo wszystko zachowuje się to w miarę przyzwoicie. Ale do samych nauszników wrócimy jeszcze za chwilkę. Patrzmy dalej na pałąk. Regulacja jest plastikowa, jak to w tanich słuchawkach. Za to jest, myślę, że dość wytrzymała. Jeśli sobie rozszerzymy maksymalnie, to są naprawdę duże, zmieszczą się na każdego. Regulacja jest fajna, ponieważ jest na precyzyjnych ząbkach. Można to sobie naprawdę dobrze dopasować. Dalsze elementy plastikowe są także całkiem porządnie wykonane. Nie jest to plastik świecący, za co oczywiście jest duży plus. Kabelek mamy przytwierdzony na stałe, wychodzi on z obu muszli. Przytwierdzony jest całkiem dobrze. Mamy też takie elementy przypominające troszeczkę stal. Jest to oczywiście plastik z logo Sennheisera. I ruchomość tych nauszników jest taka, jeśli chodzi o tą płaszczyznę, i też obracają się troszeczkę te strony. Same wnętrza, jak widzicie, są naprawdę duże, bez problemu zakrywają całe ucho. Pod spodem czujemy od razu przetworniki. Mamy oczywiście też oznaczenia tutaj na słuchawkach lewa, prawa. Ja Wam jeszcze pokażę, jak one na mnie leżą. Powiem Wam, że naprawdę są bardzo wygodne, zakrywają te nauszniki całe uszy, więc można w nich naprawdę spędzić długie godziny. Izolacja pasywna hałasu z otoczenia jest taka sobie, ponieważ jak widzieliśmy, tej pianki tutaj jest mało, też nie mamy jakichś super dużych tych nauszników, żeby nam tutaj przyciskały słuchawki do głowy i dobrze wygłuszały. No, moim zdaniem o dobrych kilka decybeli jest ciszej, ale nie ma jakiejś rewelacji pod tym względem. No, jak widzicie, słuchawki moim zdaniem leżą naprawdę fajnie. Ja ich praktycznie nie czuję po 2-3 godzinach użytkowania przez to, że są naprawdę lekkie i bardzo wygodne. Są zrobione z fajnych materiałów, jak za takie pieniądze. Jeśli chodzi o kabelek, to jest on 3-metrowy, jest naprawdę długi. Jest to taki płaski kabel, po prostu dwie żyły stopione ze sobą. Można powiedzieć, że nie plączący, nie ma z nim problemu. Wtyczkę mamy oczywiście pozłacaną, mini jack 3,5 mm. W zestawie jest także przejściówka na dużego jacka, jeśli byśmy chcieli sobie je podłączyć do jakiegoś amplitunera na przykład. Kabel jest 3-metrowy, więc bez problemu sobie nimi sięgniemy na przykład do telewizora czy właśnie amplitunera i możemy je używać i przy komputerze, i przy telewizorze, gdziekolwiek chcemy. Słuchawki mają oporność 24 Ohm, tak więc bez problemu użyjemy także przy jakichś MP3, smartfonach itd., urządzeniach generalnie mających małą moc wyjściową.
Jeśli chodzi o zakres przenoszenia w tych słuchawkach, jest to od 21 Hz do 18 tysięcy Hz, więc pasmo jest troszeczkę pomniejszone w stosunku do takiego standardowego od 20 do 20. Natomiast dźwięki z nich są naprawdę fajne. Dynamika to 108 dB. Za chwilę będzie też taka dokładna sekcja dźwiękowa, gdzie będą wszystkie moje wrażenia, ale powiem Wam tak. Słuchawki bardzo dobrze odtwarzają tony średnie i wysokie, czyli fajnie nadają się na przykład do słuchania klasyki czy jakiejś muzyki elektronicznej. Natomiast słabiej nadają się do grania do muzyki takiej rozrywkowej, gdzie mamy jakieś kawałki basowe, ponieważ producent to prawda chwali się na stronie, że te słuchawki mają dobry bas. Bas jakiś mają, ale nie jest on mocny. Dla ludzi lubiących mocny bas nie są to akurat dobre słuchawki. Jeśli to sobie stuningujemy chociażby poprzez kartę dźwiękową, podbijemy sobie te basy, wtedy jest naprawdę fajnie. Natomiast tak same z siebie, dając surowy dźwięk, to te słuchaweczki są słabe pod tym względem. W grach też przez to sprawdzają się troszkę słabiej, ponieważ jeśli mamy jakieś głośne efekty typu wystrzały, wybuchy i inne tego typu efekty specjalne, to w tych słuchawkach nie brzmią aż tak dobrze, jak chociażby w słuchawkach gamingowych, gdzie ten bas na ogół jest bardzo soczysty. I podsumowując, są to słuchawki naprawdę dobre. Sennheiser HD201, słuchawki, które miałem ochotę już sobie sprawdzić ładnych kilka lat temu, nie zrobiłem tego, no i mógłbym tego żałować, ponieważ są naprawdę świetne w tej cenie. Na pewno jeden z lepszych wyborów na rynku w kwocie do 100 zł. Słuchawki bardzo fajnie przynoszące wysokie i średnie pasma, trochę gorzej radzące sobie z niskimi pasmami, czyli z basem. Natomiast moim zdaniem słuchawki uniwersalne do wszelkich zastosowań, bardzo wygodne, bardzo lekkie i fajnie wykonane. No cóż, ja je polecam, jeśli szukacie takich niedrogich, fajnych słuchawek, to na pewno będziecie zadowoleni. Natomiast postaram się na moim kanale testować więcej takich budżetowych słuchawek, powiedzmy do 100-150 zł, ponieważ wiem, że taka kategoria cenowa najbardziej Was interesuje. Szczerze mówiąc, sam też nie lubię przepłacać. Jeśli mogę mieć taką samą jakość dźwięku i wykonania na przykład w kwocie 150 zł, po co mam płacić na przykład 200 czy 300? Dlatego warto przetestować też te tańsze słuchawki i wyłowić z tego wszystkiego najlepsze modele. Na pewno będą się pojawiały na moim kanale, tak więc szukajcie uważnie nowych filmów. A w międzyczasie możecie wejść na playlisty, gdzie jest już ponad 240 filmów do oglądania. No i oczywiście wejdź na mojego Facebooka, zalajkujcie, wtedy będziecie mieli na bieżąco wszystkie nowości. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!